Żar już nam się, proszę Państwa, zrobił. Poczekajcie, rozszerzę. I teraz tak, serduszka. Już gotowe, nabite zresztą, wymarynowane, obmarynowane, zamarynowane, nie wiem. Ile minut? Ile? Z pół godziny. Za krótko. I co? Kładziemy je z tą tacką, rozumiem. Tak myślę, no, że chyba tak będzie najlepiej. Już mogę myśleć? No pewnie. Ten dymek to im nie przeszkodzi, bo... Bo jest tacka. A poza tym dla niektórych dymek jak najbardziej wskazany. A to tylko tyle? No tylko tyle wziąłam, bo myślałam sobie, że przecież będę sama to jeść. Ale myślę, że co? Się może okazać, że jednak się skusisz. Ja? No. Nie, nie sądzę. Nie. Nie ma takich budek. No i tak, nawiliśmy te wykałaczki. Teraz trochę żal mi tej marynaty, bo... No ja ci tego nie wypiję, nie martw się. No ja też tego nie wypiję, ale teraz dobrze byłoby to jeszcze wykorzystać. Ale nie mam nic takiego, czym co bym chciała tym marynować. Że pewnie skończy w zlewie, ale tego to się nie mogę doczekać. A to już się... jeszcze na tak, to już się robi. Może byśmy ją właśnie trochę podcięli jakoś, nie? A ja to już przesiadkę zrobię. Ile? No robimy dla mnie tylko, tak? No na razie tak, bo dzieci widzę, że no jeszcze to jakieś są zajęte. Tam, nie wiem. A gdzie są teraz? A, u kolejnego sąsiada. Bardzo mi się to podoba. Trzeba się dziećmi po prostu wymieniać. Ma to swoje pozycje. Trzy takie kawałki włożyć? Raz, dwa, tak, no. Jeśli tylko dla mnie, to tylko trzy. Ja mówię, że to dziękuję. Ona jest nawet na surowo po prostu. No, domyślam się, bo jest chuda w ogóle, bardzo fajna taka. Chuda i ma bardzo mało przeszkód tych takich, tych, no tych co ty chodziło, lubisz. No właśnie o to chodziło, nie? Tych, co ja lubię. Znaczy ja jestem po prostu mniej wymagająca, jeśli chodzi o... Tak, a ja zdecydowanie wolę mięso. Nie wiem, czy tu nie jest lepiej. Ale ten serek biały? Tak. Oj nie, to chyba za dużo będzie. No. Tu mi się nie grzeją moje frykaski, nie. Są w cieniu. Patyczki? Patyczki to się czasami przydają tutaj, nie? No jak widzisz. W sumie mogłyby być tak na wyposażeniu. Ale to wolę mieć je w kuchni, to wiem. Mhm. Albo ich nie ma. Gorąco tu się przewraca, powiem ci. I tak jeszcze za wcześnie, nie? Oj, 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 oj. No masz przecież chwytaka. O, dawno nie słuchaliśmy chwytaka. A spójrz, Basiula. Odkleić póki... Ja nie wiem, czy to ma sens, bo to zaraz przecież już jest prawie gotowe. Nie. Odklejasz. Aha, chcesz, żeby były takie... Wiem, zarumienionko i tak dalej. No bez przesady, no surowych jeść nie będę, no wszystko jest, wiesz, no akurat ciebie dla to, ludzi, ale... Ty to nawet surowe serca byś zeżarła. To źle sobie miało. No ty chrząstki zjadasz jakieś normalnie. Lubię chrząstki, lubię... No nie wiem, jak nazwać inne tego rodzaju przeszkody, ale lubię takie właśnie. No cóż, nobody is perfect, no. Cóż. Są w sumie moje ulubione części. Wiem, to twoje ulubione mięso, wiem. Oj, no ja ciebie też. No, tu cię jeszcze musimy wyczesać. Gościu, ile tu tego jeszcze masz? Ale żeby łatwo to z nim szło, no to ciężko powiedzieć. Co tam? No ogólnie zarąbisz się. Cichutko. O, proszę bardzo. Puściutko. Miodzio.